Jeden z patronów, a właściwie jedna z patronek, poprosiła, żebym powiedział parę słów o Klaudii Jachirze. I z Klaudią Jachirą jest taka dziwna sprawa, że kiedyś byłem do niej usposobiony raczej negatywnie, ponieważ wydawała mi się osobą, jakby to powiedzieć, lekko postrzeloną. W każdym razie ona ma taką osobowość, która może szokować Polaków, bo Polacy są dosyć takich typowych bardziej Polaków, ponieważ Polacy są dosyć mocno zahamowani emocjonalnie. Natomiast Klaudia Jachira absolutnie nie. Ona jest tak na 110% sobą. Tak? Takich ludzi w Polsce jest mało. Nie ma wielu ludzi takich w Polsce, nawet wśród ludzi sławnych i znanych. Natomiast no nie można powiedzieć, że to nie jest jakoś w jakiś sposób przebojowa osoba. Jej taki bardzo emocjonalny rys jej przesłania, tak? Ona ma jednocześnie głos taki bardzo łagodny, a jednocześnie mówi z ogromnym przekonaniem i to powoduje taki dziwny efekt. Jest osobą o zdecydowanych poglądach. Jest osobą, która od początku mówiła, że PiS to jest faszyzm, czyli trochę podobnie jak Eliza Michalik i właśnie przez tą przesadę jej nie słuchano, a jednocześnie w przeciwieństwie do Elizy Michalik, Eliza Michalik jest taka bardzo spokojna i bardzo mówi tak pesymistycznie i tak dalej. Jachira się uśmiecha i mówi z wielkim przekonaniem. I ja myślałem, że to jest kwestia właśnie szaleństwa, jak ktoś tutaj napisał, Pusty Grób. O, witam, się odezwałeś się. Pusty Grób się na mnie, to jest użytkownik, który kiedyś często się pojawiał na moim kanale, się pogniewał za to, że porzuciłem PiS. W każdym razie, i teraz nie lubi Jachiry, no to pewne. W każdym razie ja spojrzałem na to, że ona jest przede wszystkim aktorką. Ona ukończyła aktorstwo i szkołę aktorską i opowiadała kiedyś o tym, jak wygląda ta szkoła aktorska. Zresztą ja też od dwóch innych aktorek, żeby było śmieszniej, właśnie nie aktorów, tylko aktorek, usłyszałem o tym, jak bardzo dziwna i w jakimś sensie brutalna jest nauka w szkołach aktorskich. To znaczy, wiecie, że cały czas dominuje ta metoda Stanisławskiego. Często się mówi, że to Polacy myślą, że to był Polak, oczywiście, bo Polacy to uważają, że każdy był Polakiem. Natomiast on był oczywiście Rosjaninem i człowiekiem teatru. I on wymyślił takie coś, że jeżeli masz zagrać coś dobrze, to nie graj tak jak u Szekspira, czyli w konwencji, czyli to jest zachowanie człowieka zrozpaczonego na przykład, tak? Tylko nie graj w konwencji, tylko naprawdę to czuj. Naprawdę to czuj. I słyszałem, że to jest dosyć mocno kosztowne emocjonalnie, więc pewne rozemocjonowanie jest dla mnie u Klaudii Jachiry jest całkowicie zrozumiałe, jeżeli się weźmie pod uwagę to, że ona jest po szkole aktorskiej, gdzie było wdrażane jeden do jednego metodę Stanisławskiego, którą nie każdy wytrzymuje psychicznie po prostu. Kiedyś Marek Kondrat o tym mówił. Marek Kondrat mówił o tym, że człowiek jest smutny. Po zakończeniu, jak kurtyna opada, człowiek jest smutny, bo zostawił część z siebie, zostawił część swoich emocji. Więc bezpiecznie jest grać po szekspirowsku czy molierowsku w konwencji. No ale ja nie chcę tu powiedzieć, że Klaudia Jachira zbzikowała od tej szkoły autorskiej. Ja w ogóle nie uważam, że ona zbzikowała. Ja uważam, że ona nie uznaje pewnych konwencji, nie uznaje pewnych rzeczy. Zresztą mi takie podejście jest nawet dosyć bliskie, bo ja też nie uznaję konwencji. Jak ktoś jest głupi, to ja mówię, że to jest głupi, tak? I nieważne, że to jest profesor Wielomski, Góralczyk czy jakieś inne dziwne profesory w naszym kraju, Bartyzel. Profesorowie też mogą być głupi jak but. I ja o tym mówię. Głupi, nieuczciwi, głupi albo nieuczciwi, głupi jak Góralczyk albo nieuczciwi jak Wielomski. Mogą być i nie będę się tym przejmował, że mi jako doktorowi nie powinno się
krytykować profesorów. Tak? Więc Claudia Jehira też nie przeprasza za to, co mówi, mówi to, co myśli i tak dalej. To aktorskie wykształcenie powoduje, że ona jest jak najbardziej sensowna w pewnym sensie do politycznych happeningów. Ona to robi z wielką łatwością, której nie znajdziemy wśród innych polityków opozycyjnych. Po prostu była taka wizyta Danuty Szydło, zdaje się, i w ogóle pisowców, Danuty Szydło jako premier, tak? Prawie na pewno to była Danuta Szydło, chyba raczej nie Morawiecki, tylko Szydło, w jakiejś fabryce łódzkiej, gdzie oni tam mówili o tym, co też tam nie będzie za nowych opcji produkcyjnych i cóż też nie będzie tam za wspaniałego rozwoju. A jak ja powiedziałem Danuta Szydło? Beata Szydło, zawsze mi się myliły Beata i Danuta. Beata Szydło jest tak postacią właśnie dla kontrastu z Jehirą, tak bardzo niemrawą, że się nawet nie pamięta, jak ma na imię. Szydło w każdym razie, premier Szydło. I w związku z tym, jakby to powiedzieć, dobre ma podejście Jehira do tego, że zrobić taki happening, że wizytowała tą fabrykę, która nadal jest ruiną, której się nadal nic nie dzieje, i pokazała to i tak dalej, i patrzcie ludzie i teraz myślcie, tak? I na przykład Jehira mówiła o tym, że dlaczego jest taki problem z programem opozycji? No wystarczy nie być PiS-em, tak? Czyli być tolerancyjnym, czyli być umiarkowanie wolnorynkowym, czy być takim i takim i tyle, no i nie przekupywać wyborców ich własnymi pieniędzmi i tak dalej. I dlaczego to jest taki problem? No ja też się zastanawiam, dlaczego to jest taki problem, że nie znamy takiego bardzo wprost programu. No ale więc ta moc, jaką ona ma, i niezależnie od tego, że się w niektórych sprawach z nią bardzo nie zgadzałem, ja się z nią bardzo nie zgadzałem w sprawach tak zwanego kryzysu granicznego, kiedy Łukaszenka nam próbował podrzucić imigrantów, którzy mieszkali już od dawna w Moskwie lub w Mińsku, więc nie byli uchodźców, którzy już nie byli uchodźcami, bo mieli już swoje azylum. No ale Jehira tutaj uważa, że powinniśmy otworzyć nasze serca i tak dalej, i tak dalej. Było jeszcze kilku takich polityków na obrzeżach właśnie Platformy. Jehira była najpierw związana z partią Nowoczesna, potem z partią, obecnie z partią Zieloni związana, o ile się dobrze orientuję, o ile dobrze pamiętam, bo nie sprawdziłem tego, teraz żałuję. Ale tak mi się wydaje. No i w każdym razie PO często się od niej odżegnuje właśnie dlatego, że nie rozumie części tych happeningów, a z kolei PiS lubi udawać, że ona jest z Platformy i jakoś tak ogólnie, że opozycja, że to, że tamto. Tak, tutaj ktoś wspomniał o Braunie. Braun jest reżyserem filmów dokumentalnych. Braun jest też taką straszliwie, przy tym, że Jehira się zachowuje tak, jakby chciała cały świat przytulić, a Braun jakby chciał cały świat rozstrzelać z karabinu maszynowego, ale jest pewna taka ich filmowa quality wspólna, że oni się swoimi emocjami absolutnie nie kryją, absolutnie za nie nie przepraszają i ta ostatnia ta sprawa z mikrofonem, to ja się zgadzam z tym człowiekiem, którego wielu z moich widzów nie szanuje, moim zdaniem błędnie, kanał takiego smutnego pana, który ma pseudonim Usi, który powiedział, że w zasadzie to ten profesor Grabowski jest wygrany, bo jest męczennikiem, że Braun jest wygrany, bo pokazał swoje i będzie bardziej rozpoznawalny i chwalony przez swoich, że wszyscy wygrali, poza tym famą Polski. Tak? Polska to było organizowane przez chyba Niemiecki Instytut Historyczny i chodziło o to, że Polacy też gdzieś tam przy Holokauście niestety pomagali. Nie wiem, na ile jest profesor Grabowski tutaj godzin zaufania w tych sprawach, ale wiadomo było, Usi nazwał to dwiema prowokacjami. Jedna to prowokacja Niemieckiego Instytutu Historycznego, a druga to prowokacja Brauna, który przyszedł na salę z wyraźnym już tym nastawieniem, żeby zrobić wielkie halo, prawda? Także Jehira nie stosuje przemocy, ona jest, można powiedzieć, odpowiednikiem, ale jest
można trochę powiedzieć, że no, ten brak zahamowań na tle właśnie tego, że kultura polska jest kulturą ludzi, którzy przepraszają za swoje emocje, nie przepraszają za poglądy. Nie, każdy głupi w Polsce ma swoje poglądy niestety. Polska jest, ma tą tradycję sarmacką, że każdy idiota uważa siebie za autorytet, natomiast i na tym tle wyróżniają i w związku z tym bardzo łatwo można im przykleić taką łatkę i tak dalej. Tylko różnica polega na tym, że Jahira no, nie jest antyludzka, tak? A Brown zachowuje się czasami w taki sposób, jakby no po prostu nie lubił ludzi po prostu i tyle. Tak to wygląda, nie? I stąd te wszystkie tutaj kwestie, jakby tu była jakaś kult surowości dla surowości, tak? Można tak powiedzieć. Czy Jahira jest infantylna? Ja myślę, że wiecie co, ona ma taki głosik, tak, ale głos to jeszcze nie wszystko. Głos można mieć różny. Na przykład Polacy bardzo łatwo wierzą ludziom o głosie niskim. Generalnie jest taka tendencja do wierzenia ludziom o niskim głosie. Nawet kobiety o niskim głosie są traktowane bardziej poważnie. Eliza Michalik powie to samo co Jahira, ale będzie uważana za bardziej poważną, bo mówi smutno i poważnym tonem i ma niski głos, jak na kobietę. Więc tak to wygląda. Wiadomo, że dla kobiety są inne widełki tego głosu, ale Jahira z tym jej wesołym głosem, ale z drugiej strony jest to też jakaś taka forma, można powiedzieć, wydaje mi się, protestu, żeby nasz świat był bardziej uśmiechnięty, żebyśmy byli bardziej pogodni, bardziej tacy prospołeczni i tak dalej. I to mi się podoba. No, na przykład ja też uważam, że ekspert to nie jest ten, który przemawia grobowym głosem, tylko ekspert to jest ten, który jest ekspertem, tak? Właśnie to jest śmieszna sprawa. Zobaczcie, ludzie, prawdziwi naukowcy to są ludzie z pasją, czyli oni się zachowują trochę crazy, bo oni mówią właśnie, na przykład no piekzik na przykład też jest takim człowiekiem pasji, tak, tutaj i tu Japonia, tu to, to tamto. I czasami i troszkę infantylnie, to ja też oczywiście tak mam takie wejścia, tak, z tymi moimi strojami i tak dalej, ale to jest właśnie pasja, to jest właśnie to. Natomiast pseudoeksperci to są ci, wiecie, myśmy ciężko pracowali w Strategy and Future i niestety ludzie w Polsce są przyzwyczajeni do takiego kościelnego, poważnego, pseudopoważnego podejmowania do sprawy, podchodzenia do sprawy i są zdani na lep takich ludzi jak Bartosiak czy Brown. Już samo na dzień dobry już są te sprawy właśnie związane, prawda? Także tak, no właśnie mówię, że Jahira jako aktorka ma trochę inne spektrum emocjonalnego przekazu i to należy brać pod uwagę. No dobrze, to tyle. O Jezu, co wy macie z tymi robakami? Naprawdę w niemieckiej gazecie Die Zeit też mówiono, czy będziemy jeść robaki. Odpowiedź brzmi oczywiście nie, są używane pewne formy pochodzące z owadów, związane z pewnymi formami polepszania spoistości towarów służących do jedzenia. I to się już od dekad robi, więc to tak a propos. Przestańcie już o tych bzdurach. Aha, no słuchajcie, no, to co ja teraz powiedziałem, to odnosi się do tego, że od dawna to było. Tak, jeżeli owady są dobre do jedzenia, mają proteiny więcej niż skorupiaki, niż owoce morza. Kto będzie chciał, ten będzie jadł, kto nie. Ja pamiętam, jak kiedyś w tym, natomiast używany jest w przemyśle spożywczym jako taki wygładzacz do rozmaitych bardziej skomplikowanych towarów żywieniowych. Natomiast same owady jeść, no to wiadomo, że w całej Europie, w Europie się nie je owadów, ale na przykład w Azji Południowo-Wschodniej turkucie się zajada jak u nas krewetki i chrząszcze w Indonezji jak u nas krewetki. W Afryce się je gąsienice, takich dużych motyli. Także cały świat raczej je niż nie je owadów. Natomiast ja pamiętam, jak kiedyś kolega na uniwreku historycznym sobie ten
sobie nalał herbaty z automatu i tam pływały cztery mrówki. I on powiedział, ja już tego nie wypiję. I ja wypiłem. Nie? Nie chcesz tej herbaty? A on mówi, nie. No to ja wezmę. I bez wyławiania tych mrówek wypiłem tą herbatę, bo mnie akurat takie rzeczy absolutnie nie brzydzą. Więc, ale tutaj właśnie spektrum pewnej otwartości na świat jest trochę inny. I Yahira by lepiej się czuła we Francji albo w Hiszpanii, gdzie ludzie nie są zablokowani emocjonalnie. Zresztą ja też odpoczywam w tych krajach, ponieważ w Polsce wszyscy za wszystko przepraszają i tak dalej. I rezultat jest taki, pamiętajcie, jeżeli wszyscy za wszystko przepraszają, to jedyni, którzy będą mieli coś do powiedzenia w takim kraju, to są agresywne, megalomańskie chamy. Więc trzeba tak zrobić, żeby nie tylko tacy ludzie przekraczali spektrum emocji. No, na to wygodno. W tym momencie byłem jak najbardziej mrówkojadem, tak jest. Masy na owadach to się nie zrobi? No, trudno powiedzieć. Dobra, słuchaj ta. No nie wiem, czy patronka będzie zadowolona, bo się zrobiło trochę Q&A, ale no chyba powiedziałem, co myślę. W każdym razie na pewno Klaudia Jechira jest jedną z bardziej rozpoznawalnych i wyrazistych postaci w polityce, a to już coś. Także i myślę, że najciekawsze jest to, że to jest autentyczne, ponieważ właśnie jako aktorka ma większe to spektrum emocjonalnego przekazu.